wchodzimy na salę i widzimy, że pacjent na łóżku leży, jest szaro siny i jakiś taki nieruszający się. No to podchodzę pierwsza, sprawdzam przytomność, łapię go za ramiona, potrząsam, pytam się, halo, halo, czy pan mnie słyszy? Pacjent nie reaguje. W takim razie udrożniam drogi oddechowe, przykładam ucho, żeby słyszeć oddech, patrzę na klatkę piersiową, uwidaczniając ją oraz pragnę wyczuć oddech na policzku i przy okazji badam tętno na tętnicy szyjnej przez 10 sekund. Kamil, rozglądasz się po sali i widzisz, że na półce leży worek samorozprężalny. Jest też reduktor i źródło tlenu na sali. Dobra. No to w takim razie podchodzę do tego i próbuję, no montuję cały zestaw. Podłączam reduktor do worka samorozprężalnego, odkręcam tlen i jestem gotowy, żeby wentylować. Zuzia, no nie oddycha i nie wyczuwasz tętna. Ja cały czas stoję i się przyglądam, taki troszkę wystraszony. Okej, no to mówię, że pacjent nie oddycha. Grzegorz, prosiłabym cię, żebyś zaczął uciskać klatkę piersiową, a ty, Kamil, zacznij na razie asynchronicznie natleniać pacjenta. Dobra, to ja uciskam klatkę piersiową, kładę ręce na środku klatki i ustawiam się tak, żeby barki mieć nad klatką i uciskam z częstością gdzieś mniej więcej 110 na minutę na głębokość 5 do 6 centymetrów, tak żeby uciśnięcie do relaksacji było 1 do 1. To jakieś przerwy w tym uciskaniu mam robić, bo nie wiem. Kamil? Dobrze, no to w takim razie po 30 robimy przerwę i ja robię dwa oddechy. Dobra, to ja będę liczył do 30 i jakbym tak od, i tak od 25 do 30 będę liczył, żebyś wiedział, kiedy zrobić oddechy. Tam my uciskamy. Jasne. I wentylujemy. No bo ja w tym momencie włączam defibrylator. Rozglądasz się po sali i nie widzisz, żeby na sali był defibrylator. Aha, no to w takim razie, a my jesteśmy, nie, my nie jesteśmy zespołem resuscytacyjnym, tak? Nie, jesteśmy jesteśmy lekarzami na stażu. Okej, okay, no to w takim razie wzywam zespół resuscytacyjny. Jak to zrobisz? Jeżeli albo telefonem, jak jest tutaj telefon, albo po prostu krzyknę po pielęgniarkę, żeby stawisz ona... Stawisz telefon na ścianie i na no telefonie tak pisze, że zespół resuscytacyjny 112. No to dzwonię na 112. Grzegorz Cypula, kierownik zespołu resuscytacyjnego. W czym mogę pomóc? Dzień dobry, Zuzanna Kędzierska, lekarz dyżurny. Mamy pacjenta 55-letniego z bólem w klatce piersiowej, który aktualnie przestał oddychać. Prowadzimy właśnie resuscytację, więc prosilibyśmy szybko na salę numer 3. Dobra, to my już do was biegniemy, no chwilę nam zajdzie. Dobra, dobra. A w tym czasie ja i Kamil uciskamy klatkę piersiową. Wiesz co, mnie się wydaje, że tam na korytarzu zaraz za drzwiami stał wózek reanimacyjny z defibrylatorem. Dobra, no w takim razie proszę was, żebyście kontynuowali. Ja biegnę po ten wózek. Przyjechałaś z wózkiem, jest defibrylator, jest wózek, jest no taki sprzęt jak u nas w wózku reanimacyjnym. No to podłączam wszystko do prądu, włączam defibrylator, nakładam żel na klatkę piersiową i z łyżek oceniam, proszę was, żebyście się odsunęli, z łyżek oceniam rytm. Okej, okay, migotanie komór. Proszę cię, Grzegorz, żebyś dalej uciskał klatkę piersiową. Dobra, uciskam klatkę. Dobra, ja w tym czasie włączam, ładuję defibrylator. 150 dżuli. Żel no był już wcześniej nałożony, więc już nie muszę dokładać. Ja cały czas uciskam klatkę. Czy już naładowane? Tak, naładowane. Proszę się odsunąć i dotykać pacjenta. Odsuwam się, zabieram tlen. Pochylam się nad pacjentem, mocno dociskam, upewniam się, że nikt nie dotyka pacjenta i wyładowuję. Defibrylacja wykonana. Odkładam łyżki na miejsce. Proszę was, żebyście kontynuowali 30 do 2. Kamil, jeżeli masz taką możliwość, gdybyś mógł założyć jakąś alternatywę albo zaintubować pacjenta, jeżeli potrafisz. Ja to już trochę zmęczony jestem, bo już uciskam dobrą chwilę. To gdybyście się zamienili w takim razie. Dobra, to my się zamienimy. Dobrze, to teraz czy przy ocenie? To już zmęczony jestem. To może ja zrobię 30 uciśnięć, to...
To się gdzieś tam zamienimy w tym momencie, co? Dobra, to już się szykuje. To 28, 29, 30 zmiana. Dobra, i zaczynam uciskać. No to zmieniliśmy się. Kamil uciska, ja wentyluję. Dalej jest 30-2. To Grzegorz, ciebie bym prosiła. Czy umiesz zaintubować pacjenta? Nie, ja chętnie założę mu Aizela, ale potrzebuję, żeby mi go ktoś przygotował. Dobra, to już ci przygotowuję Aizela. Potrzebuję mieć sanie, potrzebuję mieć słuchawki, żebyśmy mogli osłuchać pacjenta. To chyba z takiego sprzętu do Aizela to tyle, co mi jest potrzebne. Dobra, czy jest tutaj na sali jakaś pielęgniarka? No nie ma jeszcze, no oni biegną do nas. Dobra, no to w takim razie podaję ci już tutaj Aizel, ja usłucham, sanie już jest tutaj pod ręką. To mamy pod ręką sanie, ja otwieram buzię pacjenta i wprowadzam do niego Aizela, przypinam worek samorozprężalny. Tam cały czas jest rezerwuar, cały czas idzie 15 litrów tlenu. No i jestem gotowy do sprawdzenia, czy działa. Masz słuchawki? Mam słuchawki, a jeszcze jak stoimy z czasem, w sensie od tej pierwszej defibrylacji? Patrzę na monitor, jeszcze mamy jakieś 40 sekund. Dobra, no to ja osłuchuję. Gdzie przykładasz słuchawki? Proszę? Gdzie przykładasz słuchawkę? Najpierw nad żołądkiem. Okej. Okay. To ja ściskam worek samorozprężalny. Nie słychać nad żołądkiem nic. No i teraz prawe i lewe płuco. Ściskam worek samorozprężalny, słychać szmer pęcherzykowy. Przekładasz na drugą stronę, ściskam drugi raz, słychać szmer pęcherzykowy. No to wygląda na to, że róbmy, że Aizel jest w miejscu i się pacjent wentyluje na nim. Dobra, ile mamy czasu do oceny? A jeszcze z 15 sekund. Dobra, to ja w takim razie przygotuję sobie, tylko wyciągnę na kolejny raz elektrody samoprzylepne, żeby przy kolejnej pętli założyć. Mhm. I chyba nic więcej nie zdążę zrobić. Panowie, zmienicie się po ocenie rytmu. Dobra. 5, 4, 3, 2, 1. Ocena rytmu. Nie dotykać pacjenta. Dalej mamy migotanie komór. Zamienicie się, możecie już przystępować. Dobra, ja już jestem przy klatce i zaczynam uciskanie klatki piersiowej. Ja zaczynam wentylować. Okej, możecie już asynchronicznie. Asynchronicznie możecie teraz już wentylować. Ja ładuję teraz wyższą energię 200 joule. Jak się naładuje, to... Dobra. Naładowane. Proszę wszystkich, żeby się odsunęli, odsunąć źródło tlenu. Ja się odsuwam, nie odłączam od maski. Ja się też odsuwam. Dobra, no to nachylam się nad pacjentem, wykonuję wyładowanie, odkładam łyżki na miejsce. Wyładowanie. Wróciłem do uciskania klatki piersiowej. Tak, powróćcie do swoich czynności. Ja teraz przykleję elektrody samoprzylepne. Ja uciskam klatkę piersiową z częstością dalej 110, 5 do 6 cm głębokość uciśnięć. I tak jak mówiłaś, robimy to teraz z Kamilem asynchronicznie. Dobra. Kamil, ile oddechów na minutę robisz? Ja robię 10 oddechów na minutę. Mhm. No to my sobie działamy następne 2 minuty. Dobra, no to ja teraz naklejam elektrody samoprzylepne na początku. W tym miejscu. No to jedną w linii środkowo-pachowej, lewej. No patrzysz tam na linię środkowo-pachową, tam jest taka galaretka i w ogóle to jest mokro, bo tam żel jest od defibrylatora. No to na początku to przecieram. Szukasz szmatkę, znajdujesz szmatkę, wycierasz obie plamy po żelu. A drugą naklejam po prawej stronie klatki piersiowej, tak w okolicy obojczyka. Naklejone elektrody. Dobra, przełączam przy okazji oczywiście na odprowadzenie, żeby mi... kabelek odłączam, łyżek, żeby przełączyć na elektrody samoprzylepne. I powinno mi odprowadzenie dobrze czytać z łyżek, bo to jest to samo, tak? No jak przełączyłaś się, to wszystko porobiłaś, to tak. To widać, ten zapis, który widać na monitorze, a właściwie to widać artefakty z uciśnięć klatki piersiowej.
I przygotuję sobie, bo mam jeszcze czas, przygotuję sobie adrenalinę oraz amiodaron. W jakich dawkach? Amiodaron 300 mg i adrenalinę 5. Chyba 1 mg, mi się 1 wydaje. 1 mg, może tak. 1 mg. W czym, ten amiodaron rozcieńczy ma? Amiodaron w glukozie? Czy nie? Boże, mi teraz mi się miesza. Tak, w glukozie. W glukozie. 10 sekund do następnej oceny rytmu. To... Ja jeszcze bym kapno podłączył, jeśli... Dobra, to przyjmijmy, że to jakby w ciągu tych 2 minut się zabrałeś za to. To jak byś to chciał zrobić? Opowiedz mi jeszcze. No szukam odpowiedniego czujnika w formie takiej przejściówki między maską krtaniową chyba, a workiem. Okej. I co z tym robisz? I podłączam do maski krtaniowej i do worka i podłączam do monitora kabelek. Pięć. No dobra, 15 sekund do oceny rytmu. Dobra, wy się zmienicie teraz podczas po zmianie, po ocenie rytmu. 5, 4, 3, 2, 1, ocena rytmu. Dobra, nie dotykać pacjenta. Dobra, w takim razie przykładam, badam tętno na tętnicy szyjnej. Czujesz tętno na tętnicy szyjnej zgodne z częstością pracy, znaczy z zapisem na monitorze. Kamil, gdybyś mógł sprawdzić, czy pacjent oddycha, bo ty jesteś przy drogach oddechowych, tak? Dobra, w takim razie odłączam ten cały zestaw i przykładam ucho do, znaczy przykładam rękę do rurki i obserwuję klatkę piersiową. Przez jak długo? Przez 10 sekund. 8, 9, 10. Nie widzisz, nie słyszysz, nie czujesz oddechów. To gdybyś dalej kontynuował wspomaganie oddechu. Z częstością? Podłączam i teraz robię częstość 14 oddechów na minutę. Dziękuję wam bardzo. Koniec scenariusza.